A dzień dobry. Witam Żubik, panie Karolu, witamy tej fittingową twarz, tak? Tak. Dzisiaj kolejny temat. Temat, który poniekąd się pojawiał, jest trochę wywołany przez różne problemy, które pojawiły się przy okazji różnych rowerów i innych tematów fittingowych. Czyli dzisiaj taki temat trochę clickbait, trochę merytoryki, czyli poszukamy odpowiedzi na pytanie, komu trudniej dobrać rower? Bardzo wysokiemu czy bardzo niskiemu? Kto ma gorzej na rynku? Wszyscy mają źle. Wszyscy mają źle. Nikt nie ma dobrze. Tak, dokładnie. Zaraz się okaże, kto jednak ma gorzej. I czy w ogóle, czy ktoś ma gorzej? Zacznijmy od tego, że tematyka jak w tytule, czyli zastanawiamy się, kto ma gorzej, jeżeli chodzi o dobór roweru. Więc może zacznę od tego w ogóle, jak to wygląda z twojej perspektywy. Z twoich doświadczeń, jeżeli dobierasz rowery ludziom wysokim i rowery ludziom niskim, ponadnormatywnie, to z kim jest trudniej? Myślę, że będzie... Nie okłamię, jeśli powiem, że zdecydowanie trudniej jest dobrać bardzo niskim. Z bardzo prostej przyczyny, przez lata kolarstwo było zarezerwowane dla mężczyzn, czyli stereotypowo dla wyższych niż niższych, w związku z czym przez lata rynek kolarski skupiał się na sprzętach gabarytu bliżej XL niż 2XS na przykład. Tak, no i też poniekąd chyba to, że łatwiej jest powiększyć de facto mostkiem czy różnymi rzeczami duży rower i tak, niż uciąć główkę w rowerze zdecydowanie małym. No ale dobra, idźmy dalej, czyli jakie są, może dojdziemy w ogóle, bo moją tę ideą w tym filmie jest też pokazać na przykład takie problemy, które wiążą się właśnie z tymi małymi rowerami i dużymi, czyli jak nie przesadzić albo gdzie są te granice pomniejszania czy powiększania, więc tutaj jeżeli ktoś zna takie tematy jak przycinanie za długiej rury sterowej albo zostawianie za długiej rury sterowej, no to za chwilę. No ale cóż, od czego byś, Karolu, chciał zacząć w tym temacie? Przerzucę na ciebie tę piłeczkę. Myślę, że najprościej będzie mi na przykładzie wytłumaczyć, czym się ramy za duże, za małe, czy duże i małe między sobą różnią. Mhm. Bo jeżeli się trzymamy ram szosowych, takich powiedzmy najczęściej, najpopularniej dobieranych, no to punktem wyjścia będzie średnica koła. Średnica koła dlatego, że niezależnie od rozmiaru ramy, czyli tych parametrów, które ulegają zmianie długości rurek, wysokości rurek, średnica koła zostaje taka sama. Plus minus, bo wiadomo, że jak wsadzimy dużo szerszą oponkę, to ona tam minimalnie będzie większe, sumarycznie całe koło z oponą, ale generalnie powiedzmy średnica obręczy jest ta sama. No i teraz musimy sobie upchać do super małej ramy albo super dużej ramy tak samo duże koło, więc trochę tak jakby sobie wyobrazić, że mamy, nie wiem, do samochodu terenowego założyć koła od malucha, albo do malucha założyć koła od samochodu terenowego. A to warto, bo na pewno ten temat wypłynie, są producenci, którzy w małych rowerach próbowali i chyba dalej próbują z kołem 650B, ale nie wiem, jak ty uważasz, a dla mnie to jest, ogólnie jest to problem, bo jeżeli ktoś świadomie wybiera takie koło, to spoko. Natomiast jeżeli jesteś zmuszony niejako przez producenta do wyboru tego typu koła, którego wcale nie chciałeś, no to często jest to niezły problem, bo jak pewnie większość widzów wie, że znalezienie na przykład dużego wyboru opon szosowych na 650B i tym podobnych części to jest problem. Więc jak macie dokładnie rower, który nie pozwala z automatu na przyjęcie większego koła, bo tak sobie producent wymyślił, no to nie wiem, czy to nie jest temat, którego bym unikał. No chyba, że ktoś ma naprawdę, nie wiem, 1,55 m wzrostu. No to jest problem, problem albo nie problem, właśnie zależy jak do tego podejdziemy. Canyon jest marką, która poniżej pewnego rozmiaru domyślnie wsadza koła 650. No i właśnie, jeśli chodzi o te różnice w budowie roweru, no to to wynika w ich przypadku z tego, że rowery bodajże 3XS i 2XS, nie pamiętam teraz z głowy, natomiast w każdym razie dwa albo trzy najmniejsze rozmiary mają na tyle krótki tylny trójkąt, że fizycznie jakbyśmy chcieli i tutaj próbowaliśmy z chłopakami wsadzić koło takie standardowe 700, to ono po prostu fizycznie się nie zmieści, oprze się tutaj o rurę podsiadłową, więc to nie jest tak, że producent daje koło, żeby to fajnie w katalogu wyglądało, że jest mniejsze, ale że to jest takie jego widzimisię, czy tylko rzeczywiście te super małe ramy zostały całą geometrią ramy sprowadzone do tego mniejszego koła i tak, no, ma to sens, jeśli się zastanowimy nad samym prowadzeniem ramy, w tym sensie, że takie koło
jest wtedy proporcjonalny do ramy, tak. Czyli zapewne też proporcjonalny do użytkownika, więc w odczuciach, jeśli chodzi o jazdę, będzie się zachowywał taki rower wtedy podobnie co, powiedzmy, przeciętnego rozmiaru rama dla przeciętnego wzrostu kolarza. Natomiast no, pojawiają się znowu te problemy sprzedażowe, w sensie sprzedażowe, zakupowe bardziej. Tak, czyli no, tego, sprzedażowe panie, też się mogą pojawić potem. Czyli ile, jaki odsetek sprzętu nam do wyboru zostaje, czyli ilu producentów, które modele robi pod standard 650. No i tu znowu trochę wracamy do pierwszego pytania, czyli kto ma gorzej, no gorzej mają w związku z tym niżsi, dlatego że dla wysokich koło duże będzie tak samo duże. A dla niskich przy tych małych kołach cały szereg potem problemów z oponami, ze zmianą ewentualną obręczy, no bo to też są rzeczy, które czasami się wymienia, się pojawiają. Ja tu bym w ogóle chyba taką puentę z tego wyprowadził, że jeżeli kupujecie, jeżeli macie powiedzmy ten 1,60 m wzrostu, powyżej 1,60 m, czyli moim zdaniem już tak naprawdę nie jesteście zmuszeni do tego małego koła fizycznie i macie wybór, to może lepiej się zastanowić trzy razy, czy wybrać taki rower z małym kołem i wziąć po prostu pod uwagę, wiem, że wiele osób ma tak, że widzi ładny rower i widzi rower, który się, o pojawił się rower w moim, jest XS, nie za wysoka cena, karbonowy, fajny, Canyon, to kupujmy od razu. Warto na ten temat kół zwrócić uwagę i się dwa razy zastanowić, bo tak jak mówiliśmy, tak jak mówił Karol, to, że tam jest to małe koło, nie oznacza, że ono tam jest przypadkiem, tylko może być tak, a raczej na pewno jest tak, że tam po prostu większego koła już nie wsadzicie nigdy. Więc no, może być to poniekąd problem. Ale idźmy dalej z różnicami w ramie. A propos kół, myślę, że warto wyjaśnić, że ten temat mniejszego koła jest szczególnie istotny w rowerach szosowych, dlatego że w gravelach te koła 650 to jest coś, co się zdarzy, tak. I jest to zabieg celowy. Stąd też gravelową oponę zdobyć w takim rozmiarze będzie zdecydowanie łatwiej. Ale no, jeśli mówimy o rowerze szosowym i małym kole z zamysłem o oponce szosowej, no to właśnie będzie ten szereg potem trudności, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Tak. Lećmy dalej. Jeśli chodzi o takie skrajnie małe rozmiary ram, czy w ogóle o zmianę geometrii w ram, no to ten rozmiar tylnego trójkąta, w zasadzie jego długość, no to jest rzecz pierwsza, która nam będzie się ewidentnie różniła. Drugi element, znowu związany trochę z napędzaniem roweru, z jego sterownością i poniekąd z kołami, no to jest tak zwana baza kół, czyli jak daleko, jaki dystans dzieli tylnią i przednią oś koła, czyli tak naprawdę po prostu jak duży rozstaw kół mamy w rowerach. No i tutaj znowu siłą rzeczy tendencyjnie im rama większa, tym ten rozstaw będzie większy, więc sterowność roweru będzie się różniła. Im krótszy rozstaw kół, tym rama taka sterowniejsza, zrywniejsza, dynamiczniejsza, no ale to też ma swoje znowu konsekwencje bądź zalety, zależy jak do tego podejdziemy, jeżeli będziemy mieli super mały rozstaw kół, czyli na przykład za małą ramę dobraną, no to ten rower może dla osoby być zbyt taki nerwowy, zbyt sterowny. W drugą stronę, jeśli ktoś jest zmuszony jeździć na za dużym dla siebie rowerze, no to ten rower będzie po prostu ospały, powolny, będzie słabo skręcał. No i tutaj znowu, super małe ramy będzie cechowała bardzo ta mała baza kół, więc tutaj też warto, żeby taki super mały rozmiar świadomie dobierać pod drobniejszą osobę, żeby sobie nie stworzyć zestawu, który po prostu będzie się nam źle sterował. Tak. Dobra, dalej. Idziemy dalej. Myślę, że rzeczą, na którą warto stricte doborowo pod kątem konkretnego już egzemplarza, czy tam konkretnego modelu zwrócić uwagę, to jest też wysokość górnej rury, która po pierwsze będzie, i to jest bardziej oczywista rzecz, różniła się zależnie od rozmiaru, czyli im większy rower w obrębie tego samego modelu, tym wszystko się robi trochę większe, więc ta rura wyjdzie wyżej. No i tutaj rzeczą oczywistą jest, że dobranie za dużego roweru sprawi, że górna rura będzie niebezpiecznie blisko krocza w trakcie stania ponad rowerem, czyli jak sobie w ten sposób sprawdzimy, to powiedzmy, że ta konkretna rama, nad którą stoję, jest w moim przypadku tak na styk, czy w granicy dopuszczalnej. Jakbym jeszcze miał buty szosowe z blokami, to w miarę bezpieczny zapas tutaj tak. Krocza będę miał. Natomiast prawdopodobnie rozmiar, czy dwa rozmiary więcej, musiałbym sobie dokładnie sprawdzić geometrię, ile tam urośnie mi ta rama, to już tak raczej bym nie chciał awaryjnie na taką ramę zeskakiwać. No więc tutaj dobranie za dużej ramy będzie skutkowało tym, że się zrobi nam za wysoko w kroczu, jeśli chodzi o górną rurę. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest dość intuicyjne w przypadku samego w sobie rozmiaru konkretnej ramy.
Natomiast warto pamiętać, że też w obrębie różnych modeli RAM ta budowa górnej rury, czyli ten sloping tak zwany, może się bardzo różnić. Oznacza to tyle, że w obrębie tego samego na papierze rozmiaru, ale różnych modeli ten przebieg górnej rury zupełnie inny. Będzie inny. To od razu do Ciebie pytanie, jak jesteśmy przy temacie tych rozmiarów. Jak to z Twoich doświadczeń wynika w praktyce? Obecnie, bo to się zmieniało, najczęściej co oznacza rozmiarówka? Czyli jak macie te 54, 55, to co oznacza ta liczba? Dawniej był to po prostu przebieg czy po długości górnej rury, ale właśnie z racji na zmienioną geometrię, na to, że coraz więcej ram bywało slopingowych, to ten parametr trochę przestał mieć sens. Dlatego, że no jak sobie wyobrazimy, że nawet dokładnie ta sama rama, tak jak tutaj mamy Dogma F, gdyby sobie producenci wymyślili, że rurka będzie szła bardziej tak równolegle, to ten dystans rurki byłby dłuższy, czyli teoretycznie na papierze rozmiar by się zrobił większy. Idąca w ten sposób miałaby zupełnie inną wartość, no i tutaj teoretycznie rama, która pozostałych parametrów by nie miała zmienionych, różniłaby się rozmiarowo. No stąd właśnie teraz na ten taki cyferkowy 54 czy 52 rozmiar bardziej patrzymy jako porównanie u danego producenta, że wiemy, że 52 będzie mniejsza niż 54 na przykład, ale już nie do końca się sugerujemy tym, czy to będzie rama pode mnie, czy nie, nawet jeśli poprzednią ramę miałem, załóżmy, 52. No to podejście dawniej też często się zdarzało, że te ramy były, powiedzmy, proporcjonalne w takim sensie, że długość rury podsiodłowej była często gęsto równa rurze górnej. No w tym momencie, tak jak powiedziałem znowu, jeśli zwiększymy sloping ramy, no to ta się rura skraca, tak, się wydłuża, więc te rozmiary trochę przestają mieć odniesienie. Stąd też coraz częściej producenci się skupiają bardziej na nazywaniu rozmiarów taką, powiedzmy, zaczerpniętą z ubrań rozmiarówką S-ki, M-ki. Tak. No warto w ogóle, jak faktycznie czytacie, że jest to 54, 55, może zagłębić się, co to dokładnie oznacza i który parametr, której rury został określany. Tak, bo są ludzie, którzy zakładają zawsze w ciemno, że to jest długość od środka suportu do końca rury podsiodłowej. Są tacy, którzy, stara szkoła, która zakłada z automatu, że to zawsze jest długość górnej rury, więc no... Są też i tacy producenci, którzy nawet jeśli rama jest slopingowa, czyli nawet ta górna rura bardzo mocno schodzi w dół, to jako rozmiar ramy podają parametr, który jest tak jakby pozorną długością rury podsiodłowej, gdyby górna rura była rurą idącą równolegle do podłoża. Czyli z polskiego na nasze, nawet jeśli górna rura bardzo mocno w dół schodzi, to gdyby w tym samym rowerze przeciągnąć ją pionowo i zmierzyć wtedy jakąś wartość, to jest tak zwany ten ich rozmiar ramy. Więc tutaj, no dokładnie tak jak powiedziałeś, zdecydowanie lepiej sobie zerknąć w geometrię i zobaczyć, czy tam ta cyferka 52-54, dowolny rozmiar, czy w jakikolwiek sposób z rzeczywistością koreluje, czy jest tylko umownym rozmiarem. I dlatego też od już pewnego czasu, jeśli chodzi o porównywanie rozmiarów ram, no to kluczowymi parametrami jest stag i licz, czyli ta bezwzględna długość, bezwzględna wysokość ramy, niezależnie od tego, jakie tam kształty producent sobie postanowił. Tutaj puenta już jest taka, że dzisiaj, jeżeli chodzi o rozmiary i cyfry, już nic nie jest proste. Nic nie jest oczywiste. To już jest po prostu... Ale to wszystko jest praktycznie podane. Bo tak. Te odmiany dawniej, jedno podanie było. Geometrii było uproszczone do dwóch, trzech dosłownie parametrów. W tym momencie większość producentów na stronie podaje najdrobniejsze szczegóły, tak, no, staw bazy kół, kąty główki, kąty rury podsiodłowej. No w zasadzie każdy... Myślę, że 20 lat temu w rowerze szosowym znaleźć podane przez producenta takie wartości jak reach i stag, to raczej... Myślę, że producent sam nie podał. Nie wiedziałby, co to było. Natomiast teraz to już jest rzecz oczywista i powszechnie dostępna. Lecimy dalej, czyli lecimy teraz już bardziej w stronę przedniej części roweru. Rozmiarami oczywiście będą się rowery różniły zależnie od wielkości główki. W zasadzie na odwrót powiedziałem. Główka będzie się różniła zależnie od rozmiaru ramy, aczkolwiek nie tylko, bo teraz jak sobie przejdziemy do naszego drugiego przykładowego egzemplarza. Tak, zrobiliśmy tutaj zestawienie duże i małe.
Znaczy w sumie to nie taki mały jest ten drugi, nie ale... Nie taki mały, ten też nie jest jakiś skrajnie duży, natomiast jest właśnie też o innej geometrii, więc tu fajnie widać, że rozmiar już jest stosunkowo dużym rozmiarem, bo jest to 60, ale jest to 60 w endurance'owej geometrii, więc tutaj ta główka ramy jest naprawdę potężna. Rozstaw bazy kół, to co przedtem mówiłem, też widać, że w tak dużej ramie jest dość spory, ale dla odmiany, tak jak wcześniej mówiliśmy o przebiegu górnej rury, stopping jest całkiem konkretny, tak. Więc to ją też cechuje ramę taką endurance'ową. No ale znowu to jest kolejny przykład za tym, że dla osoby stosunkowo dużej, dużą ramę o właściwych proporcjach będzie mi łatwiej skonfigurować niż dla osoby super niskiej. To oczywiście nie jest tak, że się nie da znaleźć ram dla osób nietypowo niskich, no bo choćby wspomniany Canyon robi bardzo, bardzo małe rozmiary ram. Natomiast no, raz, że grono takich ram dostępnych się zawęża, a dwa, że to finalnie potem szereg różnych innych trudności, choćby ze wspomnianymi kołami, powoduje. Sama w sobie główka ramy w zasadzie, jeżeli mówimy już o stricte rozmiarze do rozmiaru tego samego modelu, no, na nic nam szczególnego nie wpływa, po prostu się zwiększa bądź zmniejsza wraz z rozmiarem ramy. Główka ramy ma znaczenie większe pod kątem doboru już konkretnego typu ram, czyli czy pójdziemy właśnie w ramy bardziej endurance'owe, bardziej racingowe. To już baza do ustawiania mostka fittingu będzie odpowiednio inna. No, trzeba, jak chcecie mieć wygodny rower, kupicie wyścigową ramę, to jesteście na początku już w plecy o parę milimetrów czy centymetrów, które trzeba podbijać z niskiej główki. I o parę procent wygody. Parę procent dokładnie, tak. To może tu jest dobry moment, żeby powiedzieć o tych ograniczeniach, czyli to są te dwa wątki, prawda? Czyli kiedy mamy problem z tą za dużą albo za małą ramą, albo chcemy właśnie zrobić coś dużo większego z dużej ramy, albo dużo mniejszego z małej. Czyli to są dwa wątki, o których ja bym powiedział i dwa moim zdaniem największe zagrożenia, jeżeli chodzi o potem i bezpieczeństwo, i komfort, i takie, może nie komfort, ale wrażenia z jazdy, czyli nieprzeginanie z długością mostka i nieprzeginanie z długością rury sterowej. Jak to jest z Twojej perspektywy, bo tutaj mnóstwo było pytań na kanale bardzo często o tym, czy jest faktycznie ta bezpieczna długość rury sterowej, którą można zostawić? Czy jest jakiś ogólny wymiar, czy to jest po prostu to, co podaje każdy producent? A nie każdy podaje. Nie każdy podaje. Myślę, że właśnie tutaj wymijającą, a jednocześnie szczerą i poprawną odpowiedzią będzie taka, że w przypadku rowerów, które tak jak tu mamy, przychodzą z podkładkami dedykowanymi, profilowanymi, no to tutaj należy się trzymać takiej ilości, jaka przyszła sobie seryjnie w opakowaniu. Nawet jak gdzieś tam z drugiej ręki bym dokupił więcej, tak, to raczej ich nie dokładać. Czyli nie przez przypadek producent taką, a nie inną ilość dołożył. Są producenci, którzy wprost podają, na przykład w manualu do Bianchi Alltrade R4 jest wprost podane, jaka jest ta górna granica dopuszczalna podkładek pod mostkiem i taka też jest dostarczana w zestawie i no tutaj producent nie zaleca używania większej. W przypadku ram bardziej konwencjonalnych z podkładkami takimi okrągłymi, gdzie często rama z pudełka przychodzi z niedociętą rurą sterową, gdzie tej rury potrafi być 20-30 cm zostawione. Tutaj no, taka przez nas na przykład przyjęta zasada to są okolice 30 mm podkładek, gdzie... Góra i dół? Czy tylko dół? Bo to też jest ciekawostka. Interesuje mnie, jeśli chodzi o sterowność ramy dół, czyli wszystko co jest pod mostkiem, ten górny fragment, no to tutaj z jednej strony ma trochę znaczenie materiał rury sterowej. No tak, przy aluminium masz w zasadzie, no to temat bezpieczeństwa odpada w ogóle. Dokładnie. To jest, tak. Ale... Raczej zniszczyć czy zgnieść sterówkę aluminiową, tak, no jest to niemożliwe. W sterówce karbonowej oczywiście w miejscu zaciskania mostka po prostu powinno znajdować się coś też od wewnętrznej, tak, strony. To jest coś, o co bardzo często się pojawiało właśnie, bo wiele osób nie było w stanie zrozumieć, jaki jest niby problem z tym, że zostanie dłuższa rura u góry, skoro tam teoretycznie nie ma dźwigni, bo dźwignia jest gdzieś tam na dole, czy dźwignia dotyczy tego punktu między główką, a nazwijmy to mostkiem. No ale właśnie tu jest ten problem, że jak macie zbyt długą rurę sterową, to z automatu gwiazdka albo raczej insert w dzisiejszych czasach znajduje się na przykład ponad mostkiem i wtedy nie dość, że mostek sam ściska po prostu pustą rurę w środku, to jeszcze ta śruba z insertem działają wyłącznie na pustej rurze sterowej ponad mostkiem, więc tutaj się pojawia właśnie taki problem, że to też nie jest dobre. Czyli w tym wypadku problemu nie będzie pod warunkiem, że jeśli zostawiamy zapas ponad mostkiem,
to będziemy mieli odpowiednio długi insert. Tak, czyli no, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to nie jest tak, że musicie zawsze zrobić idealnie gładko, to jest tylko wyłącznie wymóg, wiadomo, slam dead stem i estetów rowerowych, natomiast też jest tak, że jeżeli macie karbonową rurę sterową, to nie może być tak, że sobie możecie bezpiecznie zostawić po prostu komin na 10 cm u góry, albo właśnie mając sytuację taką, który kupiliście trochę za małą ramę i chcecie, żeby była jeszcze bardziej komfortowa, to zrobić po prostu komin 5 czy 10 cm pod mostkiem. No 5 cm to jeszcze uwierzę, że się zdarza, ale 10 cm to już... Czy nie wiem, skąd by taką rurę sterową wziąć, ale generalnie, żeby jakbyście wpadli na taki pomysł, to nie jest to dobre. Z pudełka na przykład, bo Pinarello właśnie potrafi zostawić... Taki długi komin? 20-centymetrową rurę w myśl tego, że po prostu łatwiej choćby mechanikowi serwisowo taką rurę ogarnąć w momencie składania roweru, a potem sobie i tak dotknie na wymiar. Natomiast no, jakby reasumując kwestię ilości podkładek pod i powyżej mostkiem, to tutaj, jeżeli chodzi o ilość pozostawionych pod mostkiem, no to wpływa z jednej strony, tak jak powiedziałem, na sterowność ramy i tutaj, jeżeli będzie ich za dużo, to rama przestanie się dobrze prowadzić. Z drugiej strony na bezpieczeństwo główki ramy, bo za dużo takich podkładek zwiększa dźwignię. Tak jak powiedziałem, no my tutaj raczej staramy się operować w okolicach 30 mm, czyli jeżeli potrzebujemy użyć więcej, no to prawdopodobnie można by zaproponować klientowi ramę o innej geometrii, tudzież w innym rozmiarze. Jeżeli chodzi o tą ilość podkładek ponad mostkiem zostawioną, no to w przypadku sterówek karbonowych tutaj punktem krytycznym jest to, czy w miejscu mostka rura jest wypełniona. Natomiast drugim aspektem jest znowu taki zdrowy rozsądek związany z bezpieczeństwem. Jeżeli będzie mi tu sterczał komin podkładek, to przy jakichś nieplanowanych sytuacjach, jakimś locie przez kierownicę, o taką wystającą sterówkę po prostu można zawadzić, uszkodzić sobie. Najczęściej są to okolice, nadzieć się klatką piersiową, złamać sobie mostek, czy mostek w ciele, nie mostek fizycznie w rowerze, czy gdzieś tam okolicami spojenia łonowego, czy zahaczyć biodrem przelatując, więc to po prostu chodzi o ten element, który mógł być potencjalnie niebezpieczny. Im mniej rzeczy wam na waszej drodze wystaje, tym lepiej. Jak już mamy lecieć przez kierownicę, to lepiej lecieć bez przeszkód zarówno od strony roweru, jak i rzeczy znajdujących się przed rowerem. Tak, no to teraz ten drugi wątek, czyli właśnie druga strona medalu, czyli rower mały, albo rower dla osoby niskiej i mostek, długość mostka. I właśnie w przypadku zwłaszcza roweru, wiadomo, że w rowerach MTB mamy taką geometrię, która coraz częściej sama w sobie nam wyciąga tą kierownicę do przodu, bo jest bardziej progresywna, prawda? Natomiast w rowerze szosowym jednak no ten siłą rzeczy raczej nie zejdziemy poniżej tych 70-71 stopni, więc siłą rzeczy mostek jest kluczowy dla regulowania tej pozycji, no i jego długość nie może być po prostu zbyt krótka, no nie? No to tu, jeśli chodzi o długość mostka, to możemy właśnie sobie wyobrazić potencjalnie dwie sytuacje, czyli wylądowałem z ramą na mnie zauważalnie za małą i finalnie kończę z mostkiem przesadnie długim. Powiedzmy, że to nie będzie najbardziej komfortowe, ale jeszcze znośne. Natomiast drugą sytuacją jest właśnie przez Ciebie wspomniana, czyli mam ramę, która wymaga zastosowania super krótkiego mostka i tutaj niekoniecznie będzie to oznaczało, że mam ramę, która jest na mnie za duża. To jest właśnie znowu punkt dzisiejszej rozmowy, czyli dla osób drobnych, niskich czy o specyficznej budowie ciała może się okazać, że mimo że mamy naprawdę małą ramę, to potrzebujemy mega krótkiego mostka. Oczywiście znowu tutaj mają pewne znaczenie proporcje, czyli jeżeli do super małej ramy damy krótki, ale nie przesadnie krótki mostek, to ona się będzie równie dobrze prowadziła, co jak do dużej ramy damy długi mostek. To nie jest tak, że w ramie 2XS muszę mieć mostek 130, żeby ta rama się dobrze prowadziła. No ale w sytuacjach, w których musimy skrócić mostki do tych najkrótszych rozmiarów rzędu 50-60 mm, to tutaj kwestia sterowności ramy, nawet małej ramy, będzie zaburzona. A no to jest właśnie problem wynikający choćby ze wspomnianych wcześniej kół, czyli jeżeli producent się nie zdecyduje na zmniejszenie rozmiaru koła, to będzie też zmuszony utrzymać pewną długość ramy, nawet zmniejszając teoretycznie jej rozmiar, żeby po prostu koło z kołem gdzieś jeszcze zostawiło miejsce na korbę. Czyli w przypadku takiej ramy fizycznie będę musiał dołożyć bardzo krótki mostek, żeby osoba dostała pozycję relatywnie wygodną czy łagodną. No i tu znowu jedni powiedzą, że teraz potraktuję to stereotypowo, inni stwierdzą, że potraktuję to po prostu tak jak jest, ale dużo częściej te super małe ramy będą dotyczyły kobiet, bo częściej się zdarzy kobieta o niskim wzroście niż mężczyzna.
póki co, chociaż tendencja na szczęście się zmienia, częściej kobiety dużo bardziej rekreacyjnie traktują swoją pozycję, czyli chcą mieć bliżej ręce, wyżej, więc dużo częściej się zdarzy, że nie dość, że potrzebuje małej kobiecej ramy, to jeszcze potrzebuje łagodnej pozycji i finalnie kończymy z krótkim mostkiem, często jeszcze krótkim mostkiem ustawionym w tendencji wznoszącej, czy w tym kącie dodatnim, czyli takim, który pikuje bardziej w stronę góry niż ku podłożu. No i taka rama trochę traci na sterowności. Tak. Staje się nerwowa, staje się niefajna w prowadzeniu i czasami może zniechęcić do jazdy, no bo jeżeli ja mam nastawienie bardzo rekreacyjne, chciałem pozycji wygodnej i jest mi wygodnie siedzieć na tym rowerze, ale już mi nie jest wygodnie na nim się przemieszczać, czyli na trenażerze jest spoko, a w terenie niekoniecznie. Wstanie w pedałach, przyspieszenie, dokładnie. Sprinty i rower się rozwija. Zjazd, gdzie kierownica zaczyna drżeć, tańczyć, tak. No to są sytuacje, tak. które no, mogą zniechęcić, czyli znowu potencjalnie osoba niska będzie miała prędzej narażona na tego typu konsekwencje, no bo tak jak wspomnieliśmy, osoba super wysoka, czy osoba nawet nie super wysoka, która dostała za małą ramę, co najwyżej będzie miała po prostu przedłużony mostek, ten rower może trochę stracić wizualnie na proporcji, ale gdzieś tam prędzej to uratujemy niż taką super małą. To jest też jeszcze taki, myślę, że dobra rada i dobra puenta pod kątem tego, czyli na początku pomyślcie o tej ramie. Jeżeli wybieracie ten rower, naprawdę warto pomyśleć o rozmiarze ramy, żeby potem nie mieć tego typu problemów, ale tutaj mówimy o tym, macie tych właśnie małych rowerów. Jeżeli już tak wyszło, że macie ten minimalnie za dużą tą ramę, albo nie jest ona optymalnie dla Was duża, no to wtedy pamiętajcie o tym, o jednej rzeczy, że to nie jest tak, że cała reszta jest do uratowania wyłącznie mostkiem, bo jeżeli po prostu skrócicie ten mostek na maksa, to bardzo dużo stracicie, a pomyślcie o tym, że jeszcze jest ustawienie siodełka i to, jakie ono ma stack, nie stack, przepraszam, złe słowo użyłem, jaki macie offset w siodełku, plus macie oczywiście szerokość kierownicy, bo przecież zwężając kierownicę też możecie wpłynąć na to, jaka jest pozycja tego waszego zasięgu. Są kierownice z różnym reachem, więc jest tych parę rzeczy, które można ruszyć, zanim po prostu na maksa skrócicie ten mostek i sobie zepsujecie w ogóle sterowność roweru. Myślę, że jak już jesteśmy przy kierownicy, i mamy tutaj idealny przykład też kierownicy, która jest jednocześnie mostkiem, czyli jednobryłowym kokpitem, no to warto też wziąć ten parametr pod uwagę. Czyli po pierwsze w nowoczesnych rowerach ta możliwość zmieniania komponentów bywa ograniczona. W przypadku wielu ram, czy coraz większej ilości ram, jesteśmy zobowiązani do konkretnego jednego albo kilku dosłownie modeli kokpitów. I ta rozmiarówka też bywa zawężona, więc tutaj znowu szczególnie istotne jest to, żeby wybrać sobie na start dobrą ramę. I to znowu może być ograniczeniem takim, że jeżeli konkretny model ramy chodzi mi po głowie, to warto wiedzieć, czy całościowa konfiguracja będzie osiągalna. Tak. No i też jest kolejny problem, że wielu producentów podaje nam, prawda, długość w takich kokpitach, podaje nam długość mostka, podaje nam szerokość tej kierownicy. No już czasami od biedy poda drop, czyli tak naprawdę tutaj wartość, która nam określa to, jak nisko jest dolny chwyt tej kierownicy. Natomiast bardzo często producenci nie podają, jaki jest reach, czyli może być często tak, że macie taką kierownicę, która ma mostek o jakiejś tam długości, jakiejś tam szerokości, ale możecie mieć kierownicę, która ma dokładnie takie same parametry, taką samą długość, taką samą szerokość, a potem się okaże, że reach ma dużo większy. O, a propos tego kierownicy i reachu. Mówiliśmy o kierownicach, mówiliśmy o reachu, o parametrze, o... Nie reachu, tylko reachu. To jest parametr, o którym wielu nie słyszało, a słyszeć powinno. Mówimy o niczym innym jak o wysięgu ramy, nie ramy, tylko kierownicy, czyli o tym fragmencie. Tutaj znowu warto dodać, że tak naprawdę finalny reach tworzy nam nie tylko kierownica, ale też klamku manetka. Dokładnie, konkretny model. Dobrze wiedzieć, na jakiej grupie mój rower będzie potem zbudowany. No bo jeżeli zastanawiamy się nad długością pozycji, w której będę siedział, to na długość pozycji składa się długość ramy, co oczywiste, długość mostka, ale finalnie interesuje mnie to, gdzie moje ręce wypadną, czyli też długość wysięgu samej sobie kierownicy będzie miała znaczenie. Tak, więc tutaj warto powiedzieć, że to jest, jeżeli doszliście do tego momentu, że doszliście do wniosku, że wasza rama jest nawet minimalnie za duża i już przed wami paniczna wizja, że zaraz będziecie musieli mieć śmiesznie krótki mostek i będzie koniec przyjemnością jazdy, to pamiętajcie, że jesteście jeszcze przed wami jest wiele, że tak powiem, desek ratunkowych od ustawienia siodła przez szerokość kierownicy, przez reach, przez rodzaj klamkomanetek, ich umiejscowienie, prawda, bo też można je tak naprawdę trochę modyfikować tę pozycję ustawieniem tych klamkomanetek, przez w przypadku niezintegrowanego kokpitu, jakieś minimalne obrócenie tej kierownicy. Naprawdę opcji jest sporo, zanim zaczniecie po prostu kosić ten mostek tak, że się wam zrobi z tego jakiś niestabilny wóz drabiniasty. Więc tutaj są jakieś jeszcze szanse dla was.
No i teraz znowu powrót do tego, co powiedzieliśmy na samym początku. Kto ma gorzej, czy kto miał gorzej, bo na szczęście się to zmienia. Wysoki czy niski. Przez lata zdobycie kierownic wąskich, a już tym bardziej wąskich zrobionych z karbonu. Wąskich mam na myśli 36 czy 38 było naprawdę wyzwaniowe. Znowu, to będzie tendencja może niepowtarzalna w 100% przypadków, ale prędzej osoba niska będzie miała węższą budowę ramion niż wysoki. Nawet jeśli będzie proporcjonalna w swojej budowie, to po prostu szerokość ramion w proporcji do wzrostu sprawi, że będzie potrzebowała wąskiej kierownicy. I no, tutaj był, wciąż jest, ale coraz mniejszy problem ze zdobywaniem wąskich kierownic pod osoby drobne. To jest taki mój na przykład tegoroczny ulubieniec fittingowy, bo w końcu jest producent, który tak. daje w rozsądnych pieniądzach kierownicę w rozmiarze 36 i karbonową. 38, żeby potem co uważniejsi widzowie nie... Ale da się normalnie dostać. Ale 36. Jest 36, jest to kierownica o tyle fajnie zaprojektowana i o tyle to już pokazuje właśnie tę tendencję, że producenci zdają sobie sprawę, że niski może mieć gorzej, czy że ludzkie ciało zmienia się proporcjonalnie, zależnie też od wzrostu, że ta kierownica nie tylko różni się szerokością, ale będzie różniła się reachem. W tym sensie, że rozmiary dwa najmniejsze, 36 i 38, mają super krótki reach, który może być pomocny, tak jak przed chwilą mówiłeś, w skróceniu pozycji. Rozmiar 40 będzie miał i 42 będą miały ten reach taki powiedzmy uśredniony, a 44, 46, czyli kierownice, które raczej zdarzą się u osób już naprawdę o sporych gabarytach ciała, będą miały ten reach wydłużony. Więc tutaj tendencja idzie w stronę tego, żeby... Powoli ktoś to widzi. No. Też myślę, że producenci po prostu pojęli, że jeśli będą sprzęty dostępne dla szerszego grona odbiorców, to więcej osób będzie tak. gotowych kupić rowery. Jest taki moment, że jak wypełnisz pewną niszę, się okazuje, że pewna grupa ludzi, która kiedyś nie jeździła, teraz stanowi coraz większą grupę odbiorców, trafi do ciebie. Takie dwie ciekawostki, czyli wcześniej wspomniane, jak temu mówiliśmy o kierownicy karbonowej, w sumie dość drogiej, to rok temu w przypadku roweru Kasi, czy dwa lata temu, czyli ten Specialized Short Reach, aluminiowa kierownica, mniej niż 200 z reachem 65. I teraz też słyszałem, że w ogóle Faktor zrobił w najmniejszych rozmiarach, czyli do 49 chyba, można sobie zintegrowany kokpit dokupić z kierownicą 360. 360. No, jest takich jest... producentów coraz więcej, ale wciąż mało. Właśnie Faktor, czyli te kierownice Black Inca, no to są kierownice, które, czy kokpity wręcz, które występowały w 36. Envy na pewno też tak małe rozmiary ram ma, natomiast często gęsto właśnie ten ridge jest dość długi. No wiadomo, nie jestem w stanie prześledzić wszystkich kierownic. Ale jest tego coraz więcej, ale tak. na szczęście. I z takimi ekstremalnie krótkimi reachami kierownicy tak naprawdę przez długi czas to był dokładnie ten jedyny model, o którym wspomniałeś. W tym momencie mamy alternatywę karbonową, więc w końcu rowery, czy właśnie rozwiązania z mniejszą średnicą kół, to są rzeczy, które wychodzą naprzeciw nietypowo drobnym, czy może typowo drobnym osobom, bo to, że ktoś ma 1,50 kilka, to nie jest jakiś wzrost ekstremalnie mały, ale jest to wzrost, który dawniej nie zdarzał się w świecie kolarskim. Dokładnie, w zabetonowanym, paternistyczno-szowinistycznym kolarskim świecie nikt nie zauważa, że ktoś może nie być 1,80 czy 1,70 facetem. Jest tutaj zmiana na plus, która powoli coraz bardziej się tak staje dostępna przeciętnemu użytkownikowi. Myślę, że jako podsumowanie warto powiedzieć, że uda nam się posadzić na rowerze zarówno osoby wybitnie niskie, jak i wybitnie wysokie. Pod warunkiem, że każda z tych grup pogodzi się z tym, że ten rower będzie troszeczkę mniej proporcjonalny, troszeczkę nieidealny, nie taki jak z katalogu, ale no, przy tak obecnie szerokiej gamie dostępnych modeli, różnych geometrii ram,
da się posadzić każdego. No i zwłaszcza jeszcze przy takim większym dostępie różnych, trochę mniej typowych komponentów. No i cóż, jeszcze puenta jest taka pozytywna z mojej strony, że na pewno jest łatwiej niż 20 lat temu, więc tutaj nawet jeżeli jesteście trochę, że tak powiem, atypowi, jeżeli chodzi o rozmiary, to jesteście w uprzywilejowanej sytuacji względem poprzednich pokoleń, a jeszcze druga puenta jest taka, że zawsze możecie sobie zrobić ramę na zamówienie. Tutaj, jak pewnie wiecie, na tym kanale są posiadacze takich ram i też jest to jakaś opcja, czyli można pewne rzeczy jeszcze w samym projekcie nie typowej ramy uwzględnić. No cóż, dzięki Żółwik za ten temat. Następnego. Do następnego. Myślę, że takich tematów będziemy starali się, to i tak w ogóle już jest niesamowite, bo w przeciągu miesiąca mamy drugi temat fittingowy na Bike Show, więc będziemy starali się ten temat rozwijać i również jeżeli są w nim jakieś na razie niedoskonałości audiowizualne, tudzież w formie, to też będziemy starali się to, wiecie, im częściej, tym lepiej, więc miejmy nadzieję, że tutaj wyjdzie nam z tego w ogóle taka optymalna konwencja. A póki co dziękujemy. No i cóż, napiszcie w komentarzach, czy wy się z tym problemem kiedyś zmagaliście. Czyli czy mieliście problem właśnie z doborem roweru dla dużego albo dla małego. Dziękujemy. Do następnego.